Na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Retencja wody występuje, gdy nadmiar płynów gromadzi się w Twoim ciele. Jest również znany jako zatrzymanie płynów lub obrzęk. Retencja wody występuje w układzie krążenia lub w tkankach i jamach. Może powodować obrzęk rąk, stóp, kostek i nóg. Istnieje kilka powodów, dla których tak się dzieje, z których wiele nie jest poważnych. Niektóre kobiety odczuwają zatrzymanie wody podczas ciąży lub przed miesiączką. Może to również dotyczyć osób nieaktywnych fizycznie, na przykład w przypadku obłożnie chorych. Jednak zatrzymywanie wody może być również objawem ciężkiego stanu medycznego, takiego jak choroba nerek lub niewydolność serca. W przypadku nagłego lub silnego zatrzymania wody należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jednak w przypadkach, w których opuchlizna jest łagodna i nie występują żadne schorzenia, możesz zmniejszyć retencję wody za pomocą kilku prostych sztuczek. Oto 6 sposobów na ograniczenie retencji wody. Pierwsze, jedz mniej soli. Sól składa się z sodu i chlorku. Sód wiąże się z wodą w ciele i pomaga utrzymać równowagę płynów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz komórek. Jeśli często jesz posiłki bogate w sól, takie jak wiele przetworzonych produktów spożywczych, Twoje ciało może zatrzymywać wodę. W rzeczywistości żywność ta jest największym źródłem sodu w diecie. Najczęściej stosowanym zaleceniem zmniejszania retencji wody jest zmniejszenie spożycia sodu. Kilka badań wykazało, że zwiększone spożycie sodu prowadzi do zwiększonej retencji płynu w organizmie. Drugie, zwiększ spożycie magnezu. Magnez jest bardzo ważnym minerałem. W rzeczywistości bierze udział w ponad 300 reakcjach enzymatycznych, które utrzymują funkcjonowanie organizmu. Co więcej, zwiększenie spożycia magnezu może pomóc w ograniczeniu zatrzymywania wody. Jedno z badań wykazało, że 200 mg magnezu dziennie zmniejsza retencję wody u kobiet z objawami przedmiesiączkowymi, PMS. Dobrymi źródłami magnezu są orzechy, pełne ziarna, ciemna czekolada i liściaste, zielone warzywa. Jest również dostępny jako suplement. Trzecie, zwiększ spożycie witaminy B6. Witamina B to grupa kilku pokrewnych witamin. Są ważne dla tworzenia czerwonych krwinek i służą wielu innym funkcjom w ciele. Wykazano, że witamina B6 zmniejsza retencję wody u kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Pokarmy bogate w witaminę B6 obejmują banany, ziemniaki, orzechy włoskie i mięso. Czwarte, jedz więcej potraw bogatych w potas. Potas to minerał, który spełnia kilka ważnych funkcji. Na przykład pomaga wysłać sygnały elektryczne, które utrzymują ciało w ruchu. Może także korzystnie wpływać na zdrowie serca. Wydaje się, że potas pomaga zmniejszyć retencję wody na 2 sposoby, obniżając poziom sodu i zwiększając produkcję moczu. Banany, awokado i pomidory to przykłady potraw o wysokiej zawartości potasu. Piąte, mniszek lekarski. To zioło, które przez długi czas było stosowane jako naturalny diuretyk w medycynie ludowej. Naturalne diuretyki mogą pomóc w ograniczeniu zatrzymywania wody, zwiększając częstość oddawania moczu. Co więcej, badania sugerują, że mniszek lekarski może mieć wiele innych potencjalnych korzyści. Szóste, unikaj rafinowanych węglowodanów. Spożywanie rafinowanych węglowodanów prowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi i poziomu insuliny. Wysoki poziom insuliny powoduje, że organizm zatrzymuje więcej sodu przez zwiększenie wchłaniania sodu w nerkach. Prowadzi to do zwiększenia objętości płynu w Twoim ciele. Przykłady rafinowanych węglowodanów obejmują przetworzone cukry i ziarna, takie jak cukier stołowy i biała mąka. Inne sposoby na zmniejszenie retencji wody. Istnieje kilka innych potencjalnie skutecznych sposobów na ograniczenie retencji wody. Więcej ruchu. Po prostu chodzenie i poruszanie się może być skuteczne w zmniejszaniu gromadzenia się płynu w niektórych obszarach, takich jak kończyny dolne. Podnoszenie stóp może również pomóc. Pij więcej wody. Niektórzy uważają, że zwiększenie ilości wody może paradoksalnie zmniejszyć retencję wody. Skrzyp polny. Jedno z badań wykazało, że ziele skrzypu ma działanie moczopędne. Pietruszka. Zioło to cieszy się renomą jako środek moczopędny w medycynie ludowej. Hibiskus. Był stosowany w medycynie ludowej jako środek moczopędny. Ostatnie badanie również to potwierdza. Czosnek. Znany ze względu na wpływ na przeziębienie, czosnek był w przeszłości stosowany jako środek moczopędny. Koper. Roślina ta może mieć również działanie moczopędne.
Sok żurawinowy. Stwierdzono, że sok żurawinowy może mieć działanie moczopędne. Jeżeli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści, żyj zdrowo i daj łapkę w górę. Pozdrawiamy!